Marek Kępski, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Rozmowy Prowincjonalne. Dzisiaj naszym gościem na Skałce w Świętochłowicach jest Jerzy Wartak. Dzień dobry, witam Państwa. Witam Cię, Jurek. Uczestnik strajku na kopalni Wujek między 14 a 16 grudnia 1981 roku. Później represjonowany, a później znany z innych zupełnie wydarzeń. Jurek, powiedz mi, zanim przejdziemy do współczesności, jaka była Twoja rola, bo to chyba, nie wiem, niezbyt często, jak czytam na Twój temat, niezbyt często chyba Cię o to pytają. Jaka była Twoja rola w ciągu tych dwóch dni? No tak się to potoczyło, że najpierw brałem udział 14, czyli w poniedziałek, jak się ten strajk rozpoczął, a właściwie został odwieszony, bo strajk już wybuchł w nocy z 12 na 13, ale został zawieszony, aż przyjdzie cała załoga i w poniedziałek w godzinach rannych byłem w takiej trzyosobowej delegacji razem ze Stasiem Płatkiem i Adamem Skwirą na rozmowach u dyrektora, a później jak już przyjechał komisarz wojskowy, poszliśmy drugi raz. A dlaczego ci wytypowali na te rozmowy? Ty byłeś członkiem Rady Pracowników wtedy, czy? Nie. Ja byłem szeregowym członkiem związku. No, po prostu w tym całym zamieszaniu i organizowanie się strajku koledzy mnie po prostu wypchnęli jako swojego delegata. A później już przez następne dwa dni byłem takim koordynatorem do rozprowadzania wart pracowniczych. Jak jest strajk i załoga przejmuje, można powiedzieć, cały zakład, żeby tam nie było jakiejś prowokacji, jakiejś kradzieży, podpalenia placu drzewnego, z czym mieliśmy doświadczenia z 80 roku, z tego strajku sierpniowo-wrześniowego. No trzeba było to wszystko pilnować, no ja byłem takim koordynatorem. Trzeba było znaleźć ludzi, porozstawiać to, żeby to wszystko. Czyli jakoś... też ważna rola. Czujesz się ciągle jednym z przywódców tej grupy ludzi, która została w kopalni? Nie, absolutnie nie czuję się żadnym przywódcą, ba w tym takim ścisłym gronie koordynującym ten strajk było kilku kolegów, można powiedzieć, którzy więcej działali. Ale no, udało nam się ich, jak się to mówi, nie pociągnąć za sobą. Na Wujku tak się akurat złożyło, że wyroki załapało nas czterech. Trójka, którzy byli na rozmowach u dyrektora i Marian Głuch, który jak gdyby kończył strajk. I udało nam się tych, którzy działali, tak jak mówię, więcej ochronić niż ja, nie pociągnąć ich za sobą, co na niektórych zakładach nie umieli się młodzi ludzie, nie wiedząc jak się zachować przy przesłuchaniach, ciągnęli cały sznureczek za sobą. U nas nam się to udało. Spotykamy się w przededniu kolejnej rocznicy porozumień sierpniowych, czyli to już jest ponad 30, znaczy to jest 33 lata po tamtych wydarzeniach, a w tym roku też przypada 25. rocznica strajków tych sierpniowych w 1988 roku. Powiedz mi, jak ty się czujesz w 24. roku demokracji, można powiedzieć w 25., bo już weszliśmy. Ja widzę, że my jako społeczeństwo cały czas tej demokracji się uczymy. Słyszałem kiedyś wywiad jednego z profesorów, co jest ten były ambasador w Polsce, który mówił, że żeby się nauczyć demokracji, żeby ona okrzepła i ten, to trzeba kilku pokoleń. Tego nie da się, można powiedzieć, nauczyć z podręcznika, tylko to musi wejść głębiej w społeczeństwo, w nas wszystkich, żebyśmy wiedzieli, co to jest demokracja, prawdziwa demokracja. Czy, bo ty jesteś... bo demokracja to nie samowola, to przede wszystkim odpowiedzialność. Odpowiedzialność za drugiego człowieka, odpowiedzialność za swoje czyny i rozliczenia trzeba robić od siebie, a nie od kogoś. Bo ty w Śląskim Centrum Solidarności, bo takowe, proszę Państwa, też jest przy muzeum, przy kopalni Wujek. Ty spotykasz się też tam z młodzieżą. Młodzież przychodzi, ogląda zdjęcia, ogląda dokumenty.
z tamtego czasu, ale też masz z nimi spotkania. Czy to też tak ty traktujesz jako uczenie demokracji, albo inaczej, a też jak młodzież na to reaguje? Przede wszystkim, patrząc chociażby z tego wycinka tej młodzieży, mamy fajną młodzież, tylko nie wiem czemu i gdzie błędy są popełniane, że później rodzą nam się kibole czy jakieś takie. A naprawdę ta młodzież jest bardzo, bardzo fajna. Te grupy, które przyjeżdżają na wujek, to przyprowadzają tam ich nauczyciele, pasjonaci. Paradoks jest taki, że w podręcznikach czy w programach szkolnych o wujku, czy w ogóle o tym przełomie. Podobno nie docierają nawet do tego terminu, do tego czasu Solidarności. Podobno jest ciężko jakby się dobić. To zazwyczaj kończy się na II wojnie światowej. Dokładnie. I tam przyprowadzają te grupy młodzieży, nauczyciele. Pasjonaci. Paradoks też polega na tym, że mamy więcej grup spoza Katowic niż tych, którzy by mogli. A spoza Śląska? Za 15 minut. Ze Śląska, ale przykładowo gdzieś z Żor, z Raciborza, z Rybnika. Nauczyciele, którzy poznali już to muzeum i co roku przyprowadzają już nowe grupy. To są bardzo fajne spotkania i to jest właśnie jak gdyby też odpowiedź na to pytanie. Ja ich staram się nauczyć tej demokracji. Pokazuję im, czym był PRL, jak doszło do tego powstania Solidarności, czemu wybuchł stan wojenny i można powiedzieć końcówka teraz tych wolnościowych różnych problemów, które stoją przed nami. W każdym razie ja kończę ten wykład takim stwierdzeniem z apelu po śmierci Jana Pawła II. Ogłosiliśmy taki apel, pod którym podpisały się trzy córki, których ojcowie zginęli na wujku, nas trzech, bo czwarty kolega już nie żył, i dwóch księży. Ogłosiliśmy apel spod Krzyża Górników. I kończę ten wykład zawsze takim apelem, który jest zawarty w tym właściwym apelu, że to jest apel właśnie do tej młodzieży, żeby to całe wielowiekowe dziedzictwo dziejów, któremu na imię Polska, ponieśli dalej w przyszłość, ale już bez konfliktów międzypokoleniowych. Jak myślisz, oni rozumieją, o czym ty do nich mówisz? Chyba tak. Oni rozumieją. O co cię pytają? Pytają mnie o różne kwestie, dlaczego można powiedzieć tak to wszystko się dzieje. I staram się, bo dyskusje nieraz są bardzo owocne i bardzo długie. I mi jest trudno zrozumieć, można powiedzieć, realia PRL-u, realia tego buntu i to, że mamy tą nową Polskę. Do nich, można powiedzieć, trzeba mówić innym językiem. Innym językiem myśmy się tego, ja zwykły górnik, musiałem się nauczyć, że inaczej się rozmawia do młodzieży z podstawówki, inaczej do gimnazjalistów, a inaczej już do tych, którzy tam gdzieś w liceum albo na studiach są. A inaczej się zupełnie rozmawia z więźniami, z aresztantami. Powiedz mi, co ty robisz w aresztach? Bo to kiedyś rozmawialiśmy, opowiadałeś mi o tym. I to chcę tak połączyć właśnie, bo ty w jakimś programie uczestniczysz z osadzonymi, tak? Też im opowiadasz tak, o tych sprawach. Z okazji 30. rocznicy wydarzeń na wujku Śląski IPN wespół ze Śląskim Zarządem Okręgowym Zakładów Karnych podpisali taką umowę i stworzyli taką objazdową wystawę. Ale żeby ci funkcjonariusze więzienni wiedzieli, o czym mówić, to najpierw zorganizowano takie warsztaty u nas w muzeum. Przyjechało gdzieś około, ja wiem, 40 osób, tych funkcjonariuszy. Tak strzelam, gdzieś po dwóch z każdego zakładu. I akurat Traf chciał, że nie Stasiu Płatek, nie Krzysiu Pluszczyk czy Antek miał dyżur, tylko ja miałem akurat tam. No i na trafiło tych warsztatach przygotowywałem im, co mają opowiadać i jak to wszystko było na tym. No i po tym wszystkim jeden z tych funkcjonariuszy więziennych, żeby nie używać innej nazwy, zagadnął mnie, czy jak u niego będzie ta wystawa, czy zgodziłbym się przyjechać.
No i to się tak rozpędziło. Najpierw w Katowicach, a później Sosnowiec, Mysłowice, Zabrze, Zabrze Zaborze, Gliwice, Racibórz, nawet Lubliniec w zakładzie karnym, Wojkowice, w sumie 10 zakładów. Jakie to było dla Ciebie doświadczenie, a jakie dla nich, dla tych osadzonych? Bardzo ciekawe, no szczególnie pamiętam mój pobyt w areszcie w Twoim mieście, czyli w Gliwicach. Tam była bardzo burzliwa, prawie półtora godzinna dyskusja, przy czym wspomagał mi również ksiądz, który uczestniczył, kapelan więzienny, ale również naczelnik tego więzienia. Ci osadzeni nie umieli zrozumieć tych realiów PRL-owskich. A można powiedzieć, no pytania były różne. No ich bardziej ciekawiły te kwestie, można powiedzieć, mojego pobytu w więzieniu i tym, jak im opowiadałem, że w Strzelcach Opolskich w stanie wojennym załapałem w więzieniu drugi wyrok, to ich to interesowało. Natomiast ja im starałem się wyjaśnić, jak wówczas odbywało się karę, bo wiesz, jak teraz pójdziesz zobaczyć cele w tych teraźniejszych aresztach czy zakładach karnych, to jest szok. W każdej celi telewizor, w każdej celi wieża Hi-Fi, plakaty na ścianach, czajnik bezprzewodowy, gdzie myśmy musieli kombinować, jak tu zagotować wodę na żyletki. Pamiętasz to z czasów młodości, jak to się... Jaki miałeś wyrok, tak przy okazji? Ja miałem 3,5 roku? Przy propozycji prokuratorskiej 13 lat, dostałem 3,5, a odsiedziałem rok i 5 miesięcy. I ten aspekt ich bardzo interesował. Bardzo ciekawe dyskusje. Mieliście wspólny język trochę, bo jakimi momentami było, tak czułeś, że macie, tak rozmawiacie jakby tak, na... Tak, no oni mnie traktowali jak starszego kolegę, który no, gdzieś już wyszedł z tego więzienia i nie wrócił do niego. I bardzo, bardzo ciekawa dyskusja była. Oczywiście również nauka dla mnie bardzo ciekawa. Słuchaj, jakoś w trakcie wakacji chyba, bo był ten sezon ogórkowy, oczywiście o różnych się mówiło wydarzeniach, nie zawsze ciekawych, ale w polityce się niewiele działo, ale mówiło się o urodzinach generała Wojciecha Jaruzelskiego. Jurek, ty byłeś, pojechałeś na te urodziny, miałeś zaproszenie, czy tak od siebie, to tak uważałeś, że tam powinieneś być? Nie, dostałem zaproszenie. Można powiedzieć, z Okręgu Śląskiego to był tylko jeszcze druga na Śląsku znana osoba, Kazimierz Kuc. Natomiast z Katowic, no i premier Messner. Śląska, i dostałem imienne zaproszenie. Jeszcze. Tu chciałbym Państwu wyjaśnić, że po śmierci papieża i ogłoszeniu właśnie tego apelu spod Krzyża Górników doszło do mojego... Już nie będę rozciągał, w jaki sposób to się stało. Doszło do mojego spotkania z generałem Jaruzelskim i doszło do tak zwanego pojednania. To spowodowało, że ja miałem, jestem, no można powiedzieć, tym szczęściarzem, który mógł z generałem na tematy stanu wojennego, jak i funkcjonowania władzy i tamtej rzeczywistości w sumie porozmawiać, ja wiem, gdzieś... No może z 20 godzin w sumie, bo byłem dwa razy u niego po kilka godzin w domu, ale również spotykaliśmy się u niego w biurze i mój punkt widzenia na wiele spraw jest dzisiaj zupełnie inny niż wtedy, kiedy siedziałem w więzieniu. I przede wszystkim no, wydawało mi się, że jeśli te wszystkie kwestie zrozumiał Jan Paweł II, bo trzeba powiedzieć, że generał był kilkakrotnie przyjmowany przez Jana Pawła II. Nawet wówczas, kiedy już przestał pełnić publiczne funkcje, był jeszcze dwa razy na spotkaniach prywatnych w Watykanie. No ale ta kwestia, właśnie urodzin. Czy ty, Jurek, nie czujesz takiego dyskomfortu, że nie jest zakończona sprawa z stoczni wydarzeń grudniowych w Trójmieście? Nie jest zakończona tamta sprawa i między innymi z powodu chorobowego. Tam były różne takie tego typu komplikacje. I ty jako były działacz, też jako w pewnym sensie też chyba legenda też Solidarności z takiego bastionu, jakim była kopalnia Wujek. Znajdujesz się w tej sytuacji dzisiaj? Znajduję się w tej sytuacji. Ba, ja chcę dać przykład, że nawet
mając w pamięci tamte wszystkie przeżycia, te wszystkie tragedie, bo tego się nie da zapomnieć. Pamiętając o tych wszystkich kwestiach, trzeba jednak patrzeć w przyszłość, a przyszłość dla następnych pokoleń, dla moich wnuków, czy jeszcze dalszych, można powiedzieć, prawnuków, trzeba budować w zgodzie. I ja chcę dać przyszłość, chcę dać przykład, że pamiętając o tamtych czasach, bo z przeszłości można wyciągnąć tylko wnioski, oceniając w jakiś, no też można powiedzieć, nieraz krytyczny sposób teraźniejszość, trzeba jednak patrzeć w przyszłość i budować tą przyszłość, tą Polskę taką, jaką myśmy sobie wymarzyli, a która nie jest tą Polską nad naszych marzeń, nie jest tą Polską, o którą nam w 80 czy w 81 chodziło. Z różnych przyczyn. Nie ma u nas elit, można powiedzieć, politycznych. One się tworzą dopiero bardzo ciężko. Nie ma elit dziennikarskich, nie ma elit. Nawet zawiedziony jestem postawą elit kościelnych. Przy czym nie idzie mi tu o laikat kościelny, tylko osoby duchowne, które też są zagubione w tym wszystkim, też się uczą tej nowej rzeczywistości, czyli tej demokracji. Czyli nie czułeś dyskomfortu w rozmowie urodzinowej z generałem Jaruzelskim? Nie, bo trzeba ciągle pamiętać, ci mówię, tutaj jest, mam przewagę nad tobą, jak i wieloma ludźmi, którzy, bo również z takimi krytykami się spotykam, są jeszcze ludzie, którzy mi nie chcą ręki, bo ja pojednałem się z mordercą górników, absolutnie nie czuję. Trzeba sobie przypomnieć, a ty wydałeś świetną książkę, można powiedzieć, która opisuje realia tamtych czasów, tamtej rzeczywistości. I pomimo, że jestem, można powiedzieć, przeciwny dalszemu grzebaniu się w tym wszystkim, oczywiście tak, badać tą historię, to, ale nie rozliczać, to już było bardzo, bardzo dawno temu. Patrzeć trzeba w przyszłość. Natomiast dziwi mnie postawa ludzi, którzy ciągle rozgrzebują, ciągle ten. I z przymrużeniem oka, czy ze zrozumieniem patrzę na osoby, które w tamtym czasie dostały, jak się to mówi, mocno w kość. Jest takich wiele osób, które, no można powiedzieć, nie umieją zapomnieć, bo to tak głęboko... Ale zazwyczaj, natomiast... ale dzisiaj, Jurek, też jest tak, że też nie najgłośniej mówią ci, którzy w tamtym okresie prawie nic nie robili. To mnie właśnie dziwi, że albo ci krzyczą, którzy w tamtym czasie, jak się to mówi, mieli pełne galoty smrodu, albo tych, których w ogóle w tamtym czasie nie było i oni znają z opowiadań, z relacji tamte kwestie. Ja im chcę pokazać, że można inaczej, że zgodnie z naukami Jana Pawła II, przecież Jan Paweł II nam pozostawił wspaniały wskaźnik na przyszłość. Bazylikę Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Miłosierdzie, miłość, to jest zapomnienie. Nawet jak czuje się ból gdzieś w środku, umieć się pogodzić z tym, do którego się czuje uraz. Jeżeli to opowiadasz o tych sprawach, opowiadasz na spotkaniu, już mówię o spotkaniach z dorosłych, nie z młodzieżą, czy czujesz zrozumienie po drugiej stronie na sali? Tu jest właśnie szkopuł. Dlatego staram się przykładowo porozmawiać z tak wspaniałą postacią, tak jak jakieś 3 tygodnie temu z księdzem Adamem Bonieckim. Zaraz do tego przejdziemy. Ale nie, z osobami, które mi pozwoliły zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego, gdzie jest popełniany błąd, że ludzie, którzy co niedzielę chodzą do kościoła, którzy się uważają za wiernych katolików, można powiedzieć, po wyjściu z tego kościoła potrafią nóż, oszczę nienawiści wbijać między ziobra człowiekowi. No, tego nie umiem zrozumieć. Gdzieś jest popełniany ten błąd. I rozumiem, że kiedy 3 tygodnie temu, jak opowiadałeś przed chwilą, byłeś gościem byłego redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego księdza Adama
Bonieckiego, to to było też przedmiotem waszej rozmowy. Możesz zdradzić jakieś... Tak, długo żeśmy rozmawiali o różnych kwestiach, bo zadałem mu właśnie to pytanie, no i on mi tłumaczył te złożoności, ale z takich, no można powiedzieć, kwestii bardziej przyziemnych weszliśmy na temat naszych teczek w IPN-ie. A jedna historia was interesuje, także... Ale dobrze, ksiądz Adam mi opowiedział, jak w pierwszym okresie, jak można było do tych teczek zajrzeć, on powiedział, że nie chce zaglądać, ale później poprzez różne, można powiedzieć, doświadczenia, gdzie różnych księży tam, można powiedzieć, ubijano, że byli tajnymi współpracownikami, zajrzał również do swojej teczki i mówi, nie chciał w początkowym okresie i prosił, żeby wykreślono wszystkie nazwiska. Chciał poznać tylko sytuację. Oczywiście można się było domyślać, kto co tam powiedział, czy coś takiego. Natomiast ja powiedziałem, że nie zajrzę do swojej teczki, bo nie chcę, można powiedzieć, stracić wiary w drugiego człowieka. Nawet jak ten, który tam nagadał na mnie, bo nie wiem, kto i co tam opowiedział. No, SBC działała tak, jak działała. Mogli tworzyć, też się musieli czymś wykazać i tworzyli różne tam jakieś papiery. Ja pamiętam po wyjściu z więzienia, jak pracowałem na kopalni Makoszowej lata 84, 5, 6, do 87 roku, ciągle przychodziły zapytania za mną. Ale nie chcę wiedzieć, co tam jest napisane. I ten temat żeśmy długo też wałkowali. Również dość ciekawa była kwestia, a właściwie no, informacje, które mi przekazał ksiądz Adam na temat ojca Heimo. Bo to też bardzo złożony problem. Nie wiem, pamiętasz, powołano taką komisję. Jeden z dziennikarzy z Gazety Kościelnej był szefem tej komisji. Pamiętam rozmowę, bo bardzo mnie to zdenerwowało, że kilkaset stron może ważyć na życiu 70-kilkuletniego człowieka. Paradoks polega na tym, że ten dziennikarz też został później przez IPN oskarżony o TW. No, także trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do Jurek, tych materiałów. Jest nasza, widzisz, taka jest nasza współczesna historia, a też, znaczy, taka współczesność, a też do historii no, ciągle wracamy. Polacy chyba my coś takiego też w sobie mamy, że wracamy do różnych wydarzeń. Musimy do tego wracać, też po części też tym żyjemy. Proszę, zauważ, ile my mamy rocznic, co chwilę praktycznie, tam co tydzień, co dwa tygodnie jakaś bardzo ważna rocznica. Trochę mnie też, trochę mnie nudzą już te wystąpienia, bo wszystkie są na okrągło i o tym samym. Bez względu na to, jaka jest rocznica, a refleksji w tym coraz mniej. Czy ty się czujesz współczesnym buntownikiem? Nie czuję się. Ale ciągle się buntujesz. Gdzieś ciągle wkładasz paluchy, wchodzisz w takie zakamarki dosyć, znaczy tam, gdzie inni by zupełnie nie wchodzili. Z czego to u ciebie wynika? Może z ciekawości, można powiedzieć z chęci zrozumienia złożoności, które nas otacza. Bo ta rzeczywistość w sumie jest ciekawa. Tylko dlaczego my właśnie Polacy, co przed chwilą podkreśliłeś, tak się lubujemy w grzebaniu, w bawraniu się w tej naszej historii. Ba, żeby ona była wykorzystywana do celów pozytywnych, bo z historii można wyciągać tylko i wyłącznie wnioski. I żeby nie popełnić błędów, bo przecież u nas gloryfikuje się porażki, ba, wręcz klęski. Ja osobiście najbardziej boleję nad tym, że nie umiemy wyciągnąć wniosków z ostatniej, największej tragedii, takiej zrywu, czyli z Powstania Warszawskiego. Tam zginęło ponad 200 tysięcy ludzi, a z tego się robi wielkie halo, wielką gloryfikację, a to była klęska tamtych czasów, tamtych ludzi, ale i klęska dla przyszłości. I nie tam wartościowych ludzi zginęło. Może dzisiejsza rzeczywistość wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby tego powstania nie było. Proszę Państwa, i myślę, że, bo mam kilka następnych pytań, ale chcę przerwać akurat w tym momencie, bo to jest bardzo ciekawy wątek, nawet i puenta
naszej rozmowy, a to przecież nie wiesz, jakie prezentuję książki, bo to jest audycja, w której na zakończenie zawsze prezentuję jakieś tytuły, coś, co przeczytałem, co mnie zainteresowało i polecam to również Państwu, ale w tym przypadku i Tobie. Piotr Zychowicz, Obłęd 44, czyli książka o powstaniu warszawskim, ale napisana takim, to jest młody człowiek, autor jest młodym człowiekiem, może ten język jest zbyt publicystyczny, nie męczą w tej książce takie wkręty współczesne, jest tam kilka takich momentów, ale książka ma niezwykły walor, łamie takie nasze fundamentalne, wyuczone na pamięć takie myślenie o ważnych naszych wydarzeniach, w tym przypadku o wydarzeniu Powstania Warszawskiego. Tu mamy analizę dowódców, czy dowództwa, jak doszło do tego momentu, że wybuchło, że zapadła decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego. Jeżeli znajdą Państwo chwilę czasu, żeby wrócić do tej historii, no mamy sierpień, za chwilę będzie wrzesień, kolejne rocznice, ale bardzo ciekawa pozycja na naszym rynku już zbulwersowała wiele środowisk i wielu komentatorów, co jest rzadko jednak w naszym kraju, co jest rzadkie w naszym kraju, jest spora dyskusja na temat tej książki. Przypomnę, że autor w ubiegłym roku wydał Pakt Ribbentrop-Beck, książkę analizującą, jak doszło do wybuchu II wojny światowej, czy naszego konfliktu wtedy, tego początku ataku Niemiec hitlerowskich na Polskę. I on odwraca zupełnie tą sytuację. Też bardzo ciekawa analiza. Takich książek w ogóle jest bardzo mało w naszym kraju. Ja Państwu polecam, Jurek, i Tobie, dlatego też między innymi, że kończyłeś to swoje wystąpienie takimi słowami. Czyli Piotr Zychowicz, Obłęd 44, czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie. To jest pierwsza pozycja. Ale to ja bym tutaj dodał do tego, żeby na pewno to sobie kupię i będę z ciekawością przeczytał. Ale żeby zrozumieć tragedię tych ponad 200 tysięcy ludzi, to się przekłada na rodziny, na wielu innych. My mamy w Polsce taki dar gadania, gloryfikowania klęski. A czy ktoś się zastanawiał, czy rozmawiał z ludźmi, którzy swoich najbliższych w tym czasie straciło? To się tak troszkę wiąże z wujkiem. My ciągle mamy przed oczyma, bo się kontaktujemy, czy przy okazji rocznic, czy nawet na co dzień, z rodzinami górników. Cóż to będzie za przyjemność ojca, syna, brata, bohatera, którego nie ma, który leży pod ziemią. Bohaterowie są rzeczywiście pod ziemią. A iluż mamy teraz różnych bohaterów, którzy, można powiedzieć, podszywają się pod tamte wydarzenia, a nie brali w nich udziału. Dobrze, to jest i druga pozycja, już bardziej lżejsza. Dla mnie to w tym roku było zamiast wakacji, to nabyłem sobie książkę Dario Cirillo, Egejskie marzenie. Proszę Państwa, kupując książkę, myślałem, że kupuję książkę o Grecji, opowiadanie, zresztą to jest fakt, małżeństwo wyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych do Grecji, próbują tam się osiedlić na jednej z wysp. No i jak to przeczytałem, muszę powiedzieć, że nie jest to taka prosta sprawa, jakby się nam wydawało. Nie jest to film, może część z Państwa pamięta taki film Mamma Mia z Meryl Streep w roli głównej. I w telewizji, na ekranach kin, bardzo popularna komedia muzyczna. Zresztą działo się to wszystko na tej wyspie. Ta książka nie jest taka słodka jak tamta komedia, ani Grecja nie jest taka słodka, jak nam się wydaje niekiedy na tygodniowych wczasach, na jakie część z nas na bardzo popularne wyspy greckie wyjeżdża. Bardzo ciekawe spojrzenie na współczesną Grecję. Proszę Państwa, kiedy kończyłem tę książkę, zacząłem doceniać nawet naszą polską administrację. Także to są takie moje uwagi na gorąco po przeczytaniu tej lektury. Jurek, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu.
Ja myślę, że czy jeszcze mam jednak słowo, skłonności do gadania, taki jak powiedziałeś. Do nauczycieli, którzy będą słuchać tego programu, jak również do młodzieży. Zapraszam Was do Muzeum Wujka. Jeśli wejdziecie na internet, na Google Muzeum Wujka, tam znajdziecie wszystkie wskazówki, jak można przyjechać. My tam prowadzimy około 2-2,5 godzinne lekcje dla młodzieży różnych szkół, czy to podstawowych, gimnazjalnych, tylko żeby się to nie nakładały grupy, to prosimy o kontakt telefoniczny i zapraszam. To są bardzo ciekawe lekcje. Te wykłady prowadzą uczestnicy Stasiu Płatek, Krzysiu Pruszczyk, Antoś Gierlotka, moja osoba. Bardzo ciekawe relacje przekazujemy i bardzo ciekawy film puszczamy też, 35-minutowy życiorysy z bliznami. Czyli tam warto zobaczyć i odwiedzić Muzeum Wujka. Czyli tam się można zetknąć bezpośrednio z historią. Proszę Państwa, gościem w programie Rozmowy Prowincjonalne był Jerzy Wartak. Jurek, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo.